Hej, witam. W tym filmiku chciałbym pokazać Wam porównanie jakości cieni na przestrzeni ostatnich kilku części Gran Turismo oraz to, że z biegiem czasu ta jakość się nie poprawiała, a wręcz przeciwnie, się pogarszała. Tutaj mamy Gran Turismo 5 Prolog z PlayStation 3 z 2007 roku. Jak widać, cienie są szczegółowe, mają dosyć wysoką rozdzielczość. Nawet drobne elementy, takie jak pokrętło radia czy kratki na wiewu, rzucają ładne, ostre cienie. Niestety w następnych częściach było z tym coraz gorzej. Tutaj Gran Turismo 5, pełna wersja z 2010 roku. Jak widać na załączonym obrazku, jakość cieni nadal jest całkiem niezła, aczkolwiek pojawiają się błędy, tak jak puste przestrzenie na łączeniu cieni z geometrią, a także nieco niższa rozdzielczość. Przy czym na trasach z dynamiczną porą dnia czy pogodą rozdzielczość cieni drastycznie spadała i jedyne co było widać na ekranie to wielkie, wielkie piksele, wielkie zęby. Dalej Gran Turismo 6. Tutaj rozdzielczość cieni spadła jeszcze bardziej. No niestety często jest to po prostu rozmazana papka. Czasem pojawiają się przyzwoitej jakości cienie, ale nawet wtedy jest to znacznie gorsza jakość niż to, co było można zaobserwować w prologu z 2007 roku. Na szczęście zastosowali zmiękczenie tych cieni, tak, dogładzenie, więc nie są przynajmniej takie spikselowane, ale pojawił się też kolejny błąd. Kolejny problem w miejscach, gdzie cień łączy się z geometrią i powinien być najciemniejszy, jest na odwrót, tak jak widać na połączonym obrazku. No ale tak jak mówię, przynajmniej te cienie są zmiękczone, więc nie rażą pikselizacją. No i podobnie jest w ostatniej części Gran Turismo Sport na PS4. Tutaj też cienie są wygładzone, ale po raz kolejny ich rozdzielczość, no cóż, jak na dzisiejsze lata, wygląda strasznie. Gra z 2007 roku na PlayStation 3 ma znacznie lepszą jakość cieni niż gra na PlayStation 4. Miejmy nadzieję, że Gran Turismo 7 wprowadzi tutaj wiele poprawek i w końcu doczekamy się powrotu wysokiej jakości cieni. Tutaj możecie bezpośrednio porównać wszystkie części obok siebie. Tak jak tutaj widzicie, nie tylko przy widoku z kabiny cienie oberwały na jakości. Zauważcie, że w prologu cień był dosyć szczegółowy, miał dosyć wysoką rozdzielczość. W piątce były strasznie spikselowane, a w szóstce i w Sport jest praktycznie niewidoczne. To dlatego, że ma niską rozdzielczość, a dlatego jest bardzo rozmyty. Jak widzicie, cienie są może nieco poszarpane w niektórych ujęciach, ale nadal mają dosyć wysoką rozdzielczość i są szczegółowe. Wszystkie drobne detale, elementy na podłodze rzucają cień. I tak jak wspominałem wcześniej, niestety nie ma to miejsca w przypadku nowszych części. Tutaj Gran Turismo 5. No, załączony obrazek mini. Sam za siebie.
cienie mają tragicznie nisko rozdzielczość, są bardzo rozpikselowane. No niestety gryzie to w oczy. Pewnie dlatego też w przypadku Gran Turismo 6 zamiast poprawić rozdzielczość cieni, deweloper postanowił je po prostu mocno robić. Dlatego też te pikselizacje nie rzuca się. Dlatego też nie rzucają się tak w oczy, ale cień jest praktycznie niewidoczny. W wielu miejscach, gdzie powinien być, po prostu go nie ma. Podobna sytuacja ma miejsce w najnowszej odsłonie na PlayStation 4. Na konsoli przecież dużo mocniejszej od PS3. A jak widzicie, jakość cieni nadal stoi na poziomie podobnym jak Gran Turismo 5 czy Gran Turismo 6. No cóż, no nie tego oczekiwaliśmy. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Polub, zasubskrybuj, jeśli podobał Ci się filmik. I to tyle. Hejka.